Pomysł nie mam pojęcia skąd się wziął, po prostu chyba wszystko mi się przyśniło, bo 2 grudnia obudziłem się i postanowiłem, że przejdę Polskę dookoła. 3 tygodnie później już byłem w trasie. Więc wyruszyłem 25 grudnia w stronę Lubania, to jest pierwsza miejscowość graniczna, można powiedzieć. Stamtąd udałem się w stronę Szczecina, następnie całym Pomorzem przeszedłem aż do Suwałk, no i później w dół Lublin, Białystok. I na dzień dzisiejszy mam pokonane około 2000 km i wczoraj minęło równo 2 miesiące od startu. I mam nadzieję, że za równy miesiąc skończę moją trasę. Całą podróż zaplanowałem na 90 dni. Tak, na początku robiłem po 18 km, później doszedłem do 30 km. No mój taki rekord to jest do 50 km dziennie robiąc, tylko że to jest na równinie, prawda? Tutaj w górach to jest troszkę ciężej, bo to jakby nie patrzył z górki pod górkę, to 20 km, to się człowiek do 40 przeszedł. Także staram się mniej więcej tak do 40 km w tych górach robić dziennie. Wszystko notuję sobie w telefonie, w notatniku, taki swego rodzaju pamiętnik tworzę, co na pewno wykorzystam w swojej książce, którą mam zamiar napisać po przejściu całej trasy. Przygód, wiadomo, tych miłych, tych lepszych jest zdecydowanie więcej niż tych negatywnych, bo negatywnych w sumie nie miałem okazji zaznać, w sumie tylko miałem 3 dni bez dachu nad głową na samym początku, ale to już poszło w zapomnienie, że tak powiem, dałem radę i mam nadzieję, że więcej się to już nie wydarzy. Z kim bardzo miłe jest reakcja ludzi na tą w ogóle całą sytuację, to ten wyczyn, że tak powiem, i jakby to nazwać, no nie wiem, wspomaganie takim ciepłym słowem, w miarę możliwości ludzie po prostu pomagają, jak tylko potrafią, ciepłym słowem, czy wyprawka, czy nocleg właśnie, i to jest najlepsze, że człowiek obcy dla drugiego człowieka, a mimo wszystko potrafi pomóc. Rodzina, jak i znajomi nie przyjęli tego do siebie. Każdy myślał, że żartuje, dopóki nie zobaczyli wywiadu w lokalnej telewizji dzień przed moim startem. Rodzice nie byli zachwyceni, ale już nie mieli wyboru w sumie. Jestem uparty i powiedziałem, że dotrę do celu. I w tej chwili wspomagają mnie wszyscy, wspierają, dzwonią i dopingują, kibicują. Także jest w porządku jak na razie. W takiej wyprawie najbardziej co mam przy sobie. No, ciepłą odzież, bo wiadomo, temperatury nie są zbyt wysokie. Wygodne buty, 2 pary akurat. Odblaski, bo wieczorem też zdarza się chodzić. No i przede wszystkim wszelkie zabezpieczenie przed zimnem. Jakieś ogrzewacze do rąk, rękawiczki, szaliki, kominy, czapki. Nawet mam gogle narciarskie. Bardzo się sprawdzają, jak deszcz pada prosto po oczy, czy wieje mocno. Także trzeba być zabezpieczonym w każdej możliwej sytuacji. Trzeba być po prostu kreatywny, że tak powiem, i zaradny, bo nie można po prostu usiąść i płakać, że jest zimno, tylko trzeba działać, prawda? Wczoraj minęło 2 miesiące. Dodatkową motywacją jest to, że właśnie stęskniłem się już trochę za tą Legnicą, za rodzinnym miastem, za rodziną, za znajomymi, za znajomymi podwórkami, kurczę, osiedlami w ogóle. I nie planuję żadnych postoi, po prostu dnę do Legnicy, oby szybciej.